Hola, moi drodzy. Jak widzicie, dzisiaj po raz kolejny jest z nami Magdalena Kręgiel. Nie pamiętacie skąd? Przypomnę wam, z Sewilli. Mieszka tam od paru lat, Polka w Sewilli. Kochani, Ola. Ola, witam. W dzisiejszym odcinku, kochani, powiem wam bardziej o Sewilli. Moja Sewilla, którą ja zobaczyłem, to była Sewilla, do której pojechałam na klasyczna na jeden dzień. Ja dotarłem do Sewilli, moi drodzy, dzięki moim przyjaciołom z biura podróży Flandria, partnera i tak. Fajną pilotką, wręcz zaje fajną, była moja koleżanka Jasia Malicka, która pokazała mi, kochani, tak, Expo słynne z placem hiszpańskim, katedrę i coś, co mnie bardzo, słuchajcie, no, zauroczyło, dzielnica żydowska. Ale najważniejszym gościem dzisiaj jest Magda, która wam powie o swojej klasycznej Sewilli. Madziu, proszę cię, dawaj. Tak, tutaj jak Olek powiedział właśnie, to są takie podstawowe, najważniejsze obiekty, strefy Sewilli, które trzeba zwiedzić. To jest tak, Plac Hiszpański, który był wybudowany w 1929 roku na Expo Iberoamerykańską ekspozycję. Przepiękny plac, gdzie było przede wszystkim taka ciekawostka, kręcone Gwiezdne Wojny. Tego nie widziałem. A widzisz. Także dzielnica żydowska, przepiękna. Oczywiście nie tak jak na Kazimierzu, już nie ma ani jednej synagogi. Została tylko nazwa żydowska, ale budynki są pięknie zachowane. Naprawdę spacer, szczególnie wieczorem po dzielnicy żydowskiej, polecam. Tak samo katedra w świetle właśnie, wieczorem w świetle wygląda po prostu przepięknie. Bardzo romantycznie, polecam na romantyczne sesje zdjęciowe. Przepięknie, przepięknie. Sama architektura Sewilli, może jak Państwo wiedzą czy nie wiedzą, Andaluzja, cała prowincja, ma swoją nazwę od Al-Andalus, ponieważ tam Arabowie panowali przez prawie 1000 lat i to było bardzo duże piętno. Na kontynencie. Tak, na kontynencie, szczególnie na południu. W Sewilli jest Al-Alcazar, czyli tak zwany zamek królewski. Nie dotarłem do niego, bo kolejki były straszne. Tak. Pamiętam. Kolejki jak są straszne. Kolejek, Magda? Polecam, trzeba przez internet wcześniej kupić, bo. A ciekawostka, w poniedziałki jest za darmo, to też trzeba przez internet kupić. Kosztuje chyba symboliczne euro wejście, ale to trzeba tak. Cenna uwaga. Zaoszczędzą Państwo jakieś 10 euro. Tak, dużo osób z Was się, kochani, dziwi właśnie, że czasami przyjeżdżacie do Hiszpanii i czemu niektórzy tak wcześnie rezerwują. Uwierzcie mi, czasami trzeba bilet pół roku zarezerwować na. Takie największe atrakcje. Nie czekajcie na ostatnią chwilę, bo się nie doczekacie. Macie ci przerwę, ale faktycznie jeszcze takie fajne miejsce, które mi pokazałaś w Sewilli, to było ten hamam taki arabski. A, tak. Coś pięknego. To znaczy, ja to nazywam hamam teraz, bo z Turcji kojarzę takiego miejsca, ale pokazuje, że w Sewilli, że w Hiszpanii są takie miejsca, tak? Są. Jak to są. Wygląda? To jest też nawiązanie oczywiście do tej przeszłości arabskiej. Po hiszpańsku się nazywają banios arabes. Można to znaleźć w wielu miastach. To jeszcze na zdjęciu tam pokażę wam trochę ulotkę. Akurat te w Sewilli są przepiękne. Jest to zrobione tak bardziej w luksusowej formie. To jest rodzaj spa, ale właśnie udekorowany w stylu takim jeszcze właśnie mozarabskim, z pięknymi lampami, podświetlony świecami, bardzo romantycznie. Także gdyby ktoś się wybierał na przykład do Hiszpanii na jakąś podróż poślubną, to polecam później zahaczyć od takiej właśnie banios arabes. Tam można spędzić romantyczny czas. Tak, piękne miejsce. Sewilla to, kochani, zabytki, zabytki, zabytki. Ale czasami jesteśmy głodni. Więc Magda mnie zabrała do super restauracji, knajpeczki, których, no nie wiem, czy są setki, chyba tysiące. Ale Madziu, powiedz mi coś o może twoich może ulubionych restauracjach w Sewilli, jak ktoś by tam trafił z naszych znajomych, ewentualnie z tobą się może udać, tak? Na jakiś lunch. Ja zapraszam coś. Zawsze po informacji do mojego sklepu, oczywiście za darmo udziela informacji i odnośnie barów, dobrych tapas i niedrogich, bo faktycznie jest ich po prostu na każdym kroku pełno. I też zależy, na tej samej ulicy ceny mogą się bardzo różnić, także faktycznie tu warto wcześniej się zorientować co i jak. Polecam
jest taka sieć, to już dla bardziej takich wypindych, jedzenie jest przepyszne, jest taka sieć barów, tapas i nie tylko, mają również porcje, się nazywa La Azotea. Bardzo, bardzo dobra kuchnia. Albo też bar Los Coloniales. Tam jest stosunkowo tanio, tapas są spore, bo wiadomo, Polak lubi zjeść, więc już takimi dwoma tapas spokojnie się naje. I jest kuchnia tradycyjna, po prostu wszelkiego rodzaju mięsa, ryby, co Państwo sobie tylko zażyczą. A oczywiście po więcej informacji. A i w Sewilli trzeba spróbować wina z pomarańczy, Vino de Naranja, gdzie też serwują w najmniejszym barze w Sewilli. Sangria, te tak. Wina to. Te mieszanki win są tak niesamowite i pyszne, że no Magda zrobiła takie smaki, że słuchajcie, musimy zaraz jakieś knajpeczki pójść pewnie. Magda, a powiedz mi, bo ja nie miałam takiej możliwości, żeby zobaczyć wieczorą Sewillę. Jak wygląda Sewilla wieczorem, nocą? No tak. Przypomnijmy, że Hiszpanie znani są z wiecznych fiest i faktycznie jest to prawda. Życie, szczególnie latem, zaczyna się po 22. Również jest to związane z wysoką temperaturą. W Sewilli, w samym mieście, w miesiącach lipcu i sierpniu temperatura dochodzi do ponad 40 stopni i w nocy spada do 30. Także oczywiście jest ciężko zasnąć. Ludzie wychodzą i jedzą dopiero po 10 w nocy. Tak, witali. Jak przyjechał do mnie wujek z ciocią, to prosiliśmy na lody o 2 w nocy. Czym byli bardzo zaskoczeni, ale nawet staliśmy w kolejce po lody o 2 w nocy. Tak. A powiedz mi tak, czy flamenko my się nauczymy w Sewilli? Tak. Jak to wygląda? Taka prawdziwa szkoła tańca. Ogólnie, ale cała Andaluzja jest pełna szkół flamenko i żeby zobaczyć najlepsze flamenko, trzeba przyjechać do Andaluzji. Żadna Barcelona, żaden Madryt. Chyba, żeby pójść faktycznie do teatrów, tak zwanych tablao, gdzie występują profesjonaliści. Nie polecam oglądania flamenko w hotelach, bo jest to oczywiście robione pod turystów. Najlepszymi miejscami są tak zwane tablao, czyli to są takie teatry wyspecjalizowane właśnie w organizacji. Taki. Polecam bardzo Muzeum Flamenko w Sewilli, które jest założone przez panią Krystynę Ojos, jedną z najlepszych tancerek flamenko. Występowała w wielu filmach Carlosa Saury, znanego reżysera hiszpańskiego. Ona właśnie założyła to muzeum i tam są prowadzone zajęcia flamenko. Nawet jak ktoś przyjeżdża na krótki okres, może się zapisać na takie szybkie lekcje. I spektakle, to jest prawdziwy spektakl teatralny, przepiękny. Byłam kilka razy i po prostu polecam. I ceny są stosunkowo niedrogie, powiedzmy za 20 euro wejście. Taki spektakl trwa 45 minut, to normalnie tak trwają. I właśnie polecam Muzeum Flamenko w Sewilli. Tak. Czyli jak widzicie, ja dużo straciłem, ale tak. Kochani, Sewilla to nie jest jednak wypad na jeden dzień, tylko przynajmniej na 3 dni albo tydzień, tak? Tak, żeby poznać miasto, trzeba jednak troszkę tam pożyć. Przejść się tymi ulicami, po prostu zgubić się, pospacerować, tak, poznać, poobserwować ludzi, jak oni żyją. To jest najlepszy sposób na podróżowanie. Kochani, kończąc dzisiaj ten odcinek o Sewilli, obiecuję Wam taką rzecz, że jak Magda będzie przyjeżdżała tutaj do Brnika, czy ja do Hiszpanii, to będziemy opowiadać więcej o tej Hiszpanii. Także w dzisiejszym odcinku dziękujemy Wam. Bierzcie sobie kupujcie przewodnik o Sewilli, piszcie do mnie, do Magdy. Zobaczycie, że to jest piękne miasto, warto je zwiedzić, zobaczyć. Szczególnie jak pojedziecie na Costa del Sol, macie blisko. Dokładnie. Zapraszamy, do zobaczenia. Hola, kochani. Hola, adios.